Teraz zatrzymaj nagrywanie. Teraz jesteśmy na Nieporęcie, gdzie można zrobić sobie kurs nawet sternika, wynająć różne właśnie motorówki, łódki. Mam jeszcze jeden filmik, gdzie mam na motorówce Yamaha, też filmik. Oczami, motorówka Yamaha, oczami niewidomego. Wie pan co? Zaraz kolegi zapytamy, ile dokładnie, ale dużo. Ten tam, tak? 20 litrów to jest takie pół godziny, że polatać. To jest ten temat, na którym byłem już, tak? Tak, na tym siedziałem. Na tym siedziałem już, mhm. Tomku, pokaż, gdzie jest adres i numer telefonu przy okazji, muszę sfilmować. Numer telefonu. O, tak, bo jest. Ty chcesz sternika zrobić, więc przekażę się telefonu. Dokładnie, podam wam ten numer telefonu, to jest 505 029 509. 505 029 509. Tak. 509, tak. A strona jest gdzieś tu strona? Pokaż, stronę jeszcze pokażemy. Pokaż bliska. Jest film, słuchajcie, krecik między... No tak, wynajęcie, kochani, motorówki na godzinę jest 600 łabędziami. Złotych. Wynajęcie skutera to też w zależności, czy jest mocniejszy, czy słabszy. Jeżeli ten słabszy to 400 zł, ten mocniejszy 450. Co jest tu widać? Przed nami? Tak, tu jest ten Hig Life. Hig Life. Fig? Hig Life. Hig? Tak, wypożyczalnia. H i K, tak? L A V? Life. Aha, tak życie, dobra. Life. Tak życie, dobra. No wiesz, nie każdy widzi, tak? No, 505, 029, 509 jeszcze raz. Dobra, i teraz idziemy na molo. Łabędzie co już z plaży zeszły? Tak, łabędzie są wszędzie i teraz jak my mamy przejść, jak lolka chodzi za nami. Weź na ręce, daj mi, ja wezmę ręce, a ty weźmy telefon, będziesz filmował. Loliś, chodź. Lolita. Chodź szybko. Chodź Lola. Do mnie. No. Chodź, grube na ręce, chodź. O Jezu, jesteś grube i chodź. I ciężko. Zachodzimy z łabędziami? Zaraz będziemy szli. Ale ja. O matko, z 30 łabędzi tutaj już w tej chwili jest. Chyba z całego jeziora przypłynęły. No tutaj ludzie dają im jeść, no więc tak. Tak? Jesteśmy przy nich? No tutaj są akurat trzy po naszej stronie. Właśnie tutaj pani ich karmi dziećmi. A tutaj są 30 ich jest. Ludzie karmią też. Dobra, a teraz idziemy bardziej do mola. A tutaj łabędzik sobie tutaj chodzi. Ale numer. Łabędzie na łące, no tego jeszcze nie grali, co? Gdzie to widzieliście? Mogę się opuścić, czy jeszcze nie mogę? Krowinę. Tomku, mogę puścić już ją? Nie wiem. Może i możesz. No to już się puszczam. Staraj się dzieci. A tu jest molo. Dzieci nie filmować, tak? Staraj się. Do YouTube zabrania. Będziesz krok miał do góry. Zaraz. Teraz. Krok do góry. Idziemy na molo. Schody do góry. Chodź sobie wyżej. Ej. No. Wiedziałam, że w Nieporęcie jest tym molo. Wybudowali. Tutaj są jeszcze tutaj na dole można jeszcze jest zejście, tylko nie będziemy schodzić. Czemu? Jest zejście, gdzie można cumować łódki. Chodź, idziemy.
No i co chcesz zejść? Tutaj się trzymaj, w dół schodź. Fajnie tu jest, naprawdę. Szkoda, że tu polek nie kupiliście, bo sobie tego nie kupiliście ten cały dział. No i tutaj tu jest molo, gdzie podpływają stateczki, a tu jest takie uchwyty są. Gdzie wiążesz te statki? To się nazywa Gwiana Mówiła. No. Kiel? Nie wiem. Chodź. Zapinam teraz kil. Tak, do statku do kila musisz chyba. Do góry. 3, 4, 5, 6. No i już. I tutaj jest takie no molko. Tak? No, no co, no możesz, wiesz, patrzeć na zegrze. Pięknie tu jest, no co? Weź przybliż, teraz już możemy przybliż, bo jak będziemy film kończyli, żeby coś pokazać. Zrobię jeszcze może parę zdjęć. Powiększ, pomniejsz, 6 suwak. Powiększ, pomniejsz, 0, powiększ, pomniejsz, 0 suwak. Horyzont? Tak. Jest się bardzo gorąco, 19 sierpień, jest po prostu... Powiększ, pomniejsz, 5, powiększ, pomniejsz, 0 suwak. Dobra, chodźcie. No. Dobra. No i tyle będzie. Lolcia spotka koleżankę. Tak. Ale jakąś nazywa. Jorka? Jork. No to... Malutkiego. No. Dobra. A tutaj jest. Co? Dla wózków. Lolka. Lolita. Lola. Tu. Trzymaj się po prawej stronie. Idź wzdłuż. Lola, chodź. Chodź. Czyli ktoś nawet przejdzie się na wózku inwalidzkim, też sobie może wjechać. Przyjechać, tak. Fajnie, o, bardzo fajnie. Anio, na rozmowach zapraszamy z mężem i z Angel. Zakręcaj. Zagranka youtuberka. Bardzo fajnie. Autobusem z centrum macie 705, 735 z Marmontu. I cały dzień sobie możecie bardzo fajnie spędzić. Nie wiem, czy tam gdzieś tu nie ma pola namiotowego albo kampingowego, że możemy przyjechać. Ja to pamiętam, że gdzieś przyczepę kampingową przyszedł. No, na pewno. Ale gdzieś tu jest. W dół. Fajnie, że się wybrałeś w inne miejsce, nie zawsze. Dalej no się wypasają łabędzie? Na pewno gdzieś tu można się... Jakieś pole namiotowe jest. Żeby camping. No i matka tutaj by przyjechała, sobie wypoczęła, zamiast jechać w taki kawał nad morze. Bez sensu. Machać, to jest jak morze do... Każdy jedzie gdzie chce, tak? Tylko mam pokazywać różne możliwości. Jak się komuś spodoba, to sobie przyjedzie po prostu i sobie miło spędzi czas. Lolka! Chodź tu. Dobra, weź ją teraz. Lolita, chodź tutaj. No chodź tu, chodź. Lolcia. Lola, do mnie. Już, jalla. Chodź. Weź ją, bo ta, no już. Bo... Tam są łabędzie, więc... Dalej są łabędzie? No niestety. Patrzcie. Lolka zadowolona. W czasowiczka to pierwsza ona jest. Są? No, kurcz, 30-40 tych łabędzi. Masa kiedyś. Fantastycznie. No właśnie. Wszystkiego wrzucą... Wszyscy siedzą obok. Łabędzie stoją obok. Dosłownie. I... Wolnie, wolnie idź. Dobrze, idź. Wolnie, bo są. Piękne są. Potrzymaj się. Już. Chodzą sobie. Trawkę gryzą. To jest słowa pęcia, nie gęsi? Nie wierzę. Pierwsza słuchajcie, takiego widzisz, co? No. Dobra, połóż ją. Poszła tata. A właśnie zastanawiam się, gdzie te łabędzie są. Ja zbiorę tylko parę sztuk. No one po prostu tutaj się plażują. Dobra. Tutaj niż.
niestety nie mogę zatrzymać, cały czas się nagrywa. Dobra, idę do wody jeszcze na chwilę. Mieliśmy pływać. O, tu jest jedno wiosło. Tu jest drugie wiosło. A gdzieś trzecie? Pokaż. Gdzie trzecie jest? A to jest trzecie. Jak to się, słuchajcie, nazywa? Powiedzcie. To się nazywa pagaj. A nie pagaj? Tylko pagaj? Na pewno? Może papaja? No właśnie, napiszcie, jak to się nazywa? Papaj, pagaj czy pagaj? No właśnie, o to pytanie. Także te trzy osoby, dwa pontony i trzy wiosła. I to się nazywa życie. Ponieważ rzucę na grupę ornitologiczną, więc gorące pozdrowienia dla wielbicieli ptaków i przyrody. Bo nie ma nic piękniejszego. Okej. Pa! Zatrzymaj nagrywanie. Przycisk.